31. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy, broniąca się przed spadkiem Warta Poznań w Grodzisku Wielkopolskim, podejmuje piłkarzy Widzewa Łódź. 30. urodziny obchodzi napastnik Warty Adam Zrelak, a więc wszystkiego najlepszego. A jako pierwsi do ataku ruszają goście, ale Jordi Sanchez do tej piłki nie doszedł. W odpowiedzi w 9. minucie tego spotkania akcja Zielonych, wrzutka w pole karne, jest Kajetan Schmidt. Schmidt strzela, piłka odbija się od Andrejsa Ciganiksa i wpada do siatki zupełnie zmylony Rafał Gikiewicz. Warta Poznań bardzo szybko obejmuje prowadzenie. Zobaczmy raz jeszcze, co tu się wydarzyło. No sporego pecha mieli Widzewiacy, bo Schmidt zablokowany. Oj, piłka od nóg Ciganiksa wędruje do siatki. 1-0. Warta się nie zatrzymuje, Warta próbuje atakować. Kajetan Schmidt po raz kolejny, Schmidt, będzie strzał, nie, to był kiks, ale to jest strzał i to jaki, Mateusz Kupczak z fantastycznym, cudownym golem. No a Kajetan Schmidt jakby nie było z asystą przy tej bramce. Fantastyczna bramka Mateusza Kupczaka, Warta prowadzi z Widzewem już 2-0. No a na zegarze było zaledwie 11 minut. W 24 minucie gol dla Widzewa, cieszy się Jordi Sanchez, ale mamy VAR i Bartosz Frankowski po obejrzeniu powtórek odgwizduje spalonego. Luis da Silva był na spalonym, o właśnie tutaj, przepychając się z Jędrzejem Grobelnym. No i sędzia uznał, że w ten sposób wpływał na akcję i bramki nie uznał. A więc wciąż dwubramkowe prowadzenie Warty. W końcówce pierwszej połowy Widzew rusza do odrabiania strat. To już 44. minuta spotkania. Jest Antoni Klimek, wrzuca w piłkę i Jordi Sanchez tym razem już bez żadnych wątpliwości wpisuje się na listę strzelców. Tutaj wszystko było absolutnie zgodnie z przepisami. Klimek nie był na spalonym. Jordi z 5 metrów pakuje piłkę do siatki ładnym strzałem głową. Grobelny bez szans. Do przerwy 2-1 dla Warty Poznań. No ale po przerwie Widzew wcale nie rusza do jakichś huraganowych ataków. Tutaj delikatnie mówiąc nie najlepszy strzał dzisiejszego jubilata, więc Adama Zrelaka prezentu na 30. urodziny sobie nie zrobił, bo źle trafił w piłkę i ta wprost w rękawice Rafała Gikiewicza. Dopiero w 55. minucie jakaś sensowna akcja Widzewa, jest uderzenie Antoniego Klimka, ale Jędrzej Grobelny jest na posterunku. Tych akcji Widzewa Łódź, no, który teoretycznie powinien tutaj próbować doprowadzić do wyrównania, nie było zbyt wiele, bo to już 90. minuta meczu. Jordi Sanchez z głową, ale zbyt lekko i wprost w bramkarza Warty. Popatrzmy na powtórki. Pewna interwencja Jędrzeja Grobelnego, Daniel Myśliwiec łapie się za głowę, a w doliczonym czasie gry Warta wychodzi jeszcze z kontratakiem. Tomasz Przykryl pędzi sam na bramkę Gikiewicza. Przykryl jest już po polu karnym. Rafał Gikiewicz z ogromnym spokojem odbija piłkę i ratuje swoją drużynę przed stratą trzeciego gola, no ale to już jest naprawdę ostatnia akcja tego meczu. I ostatecznie to Warta Poznań cieszy się ze zdobycia 3 punktów. To jest 3. z rzędu zwycięstwo Warty na własnym stadionie. Bardzo cenne zwycięstwo, no bo dzięki temu Warta oddala się od strefy spadkowej. Jest już niemal pewna utrzymania. Widzew pozostaje na 8. pozycji. Warta Poznań, Widzew Łódź 2-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.